Krystyna Sibińska i nasz kolejny gorzowski bohater. A o czym będziemy rozmawiać, pokazała nam plansza, którą przed chwilą przedstawiłam Państwu. Jest z nami dzisiaj pani Anna Zielińska-Stecyna. Bardzo serdecznie witam. Rysowanka. Chyba najprościej tak można panią przedstawić, bo to, co się ostatnio właśnie dzieje na rynku gorzowskim, to właśnie możemy powiedzieć rysowanka szczęścia pani autorstwa. Dużo ilustracji. Wydawałoby się, że to są użyte tylko trzy kolory, czarny, czerwony, szary, ale jednak bardzo dużo pozytywnej energii z tej książki płynie i z tych rysunków, które pani przedstawia. Tak, witam serdecznie. Dziękuję bardzo. No, taka jest intencja tej mojej rysowanki szczęścia, aby właśnie inspirowała, zachęcała do zajrzenia do niej i pomagała innym zrozumieć język myślenia wizualnego właśnie. Wiele osób, ja również należę do takich osób, rozmawiając albo słuchając jakiejś wypowiedzi, bardzo często coś tam sobie bazgrze na kartkach. Czy to jest to właśnie to myślenie wizualne? Tak, właśnie to tak działa. To się nazywa tak zwane bryzgolenie i właśnie jest tak, że nasz mózg o 30% szybciej, skuteczniej zapamiętuje informacje właśnie dzięki takiemu rysowaniu podczas różnych spotkań, wystąpień w szkole, kiedy uczymy się na wykładach i właśnie to tak działa. Jako dziecko pamiętam, że zawsze wolałam czytać oczywiście książki, jak były ilustracje i czasami robiłam takie zabiegi, że przerzucałam strony, żeby zobaczyć, co się wydarzy na ilustracji. Rysowanka szczęścia, którą pani przygotowała, ma tych ilustracji bardzo dużo. Czy rzeczywiście dzisiaj jest tak, że żyjemy w takim świecie obrazkowym, w takim świecie, gdzie już słowo pisane traci trochę na znaczeniu, a wszystko się skupia na tym, żeby pokazać to i trafić do tej świadomości ludzkiej w postaci obrazka? Nasz świat jest wizualny, zakupy są wizualne, internet jest wizualny, zdjęcia wstawiamy wszędzie, bo właśnie nasz mózg tak działa, że szybciej odczytuje te komunikaty właśnie rysunkowe, obrazowe, bo myślimy obrazami. I też właśnie w myśleniu wizualnym nie chodzi o takie artystyczne dzieła, tylko właśnie o prosty, funkcjonalny rysunek, który po pierwsze przyciąga uwagę odbiorców, a po drugie pozwala szybciej zrozumieć te informacje, bo myślenie wizualne to jest taki język międzynarodowy, rozumiany tak samo na całym świecie, jak uśmiech zresztą, wszędzie zrozumiany tak samo. I dzięki właśnie przedstawieniu treści za pomocą rysunku, obraz, komunikat pozostaje na dłużej w pamięci odbiorców. Czy pani uczyła się rysować, czy to, bo wydaje się, że to jest prosta kreska, ale to nie jest takie proste, bo to rzeczywiście jest chyba czasami dużo trudniejsze niż nawet namalowanie czegoś rzeczywiście, bo na pograniczu trochę karykatury, na pograniczu trochę grafiki, no tego się trzeba było chyba nauczyć. Czy miała pani już to w sobie od zawsze? To wygląda na trudne, ale proszę mi wierzyć i przekonują się o tym uczestnicy moich warsztatów, spotkań, że każdy potrafi tak rysować. Bo wystarczy poznać podstawowy język myślenia wizualnego, a więc kształty, które wystarczy ze sobą łączyć, żeby stosować właśnie to narzędzie, jakim jest myślenie wizualne, prosta grafika do komunikacji. Nie trzeba mieć talentu. Ja oczywiście bawię się trochę tym rysunkiem głębiej, wychodząc już poza te podstawowe schematy. I uczyłam się rysować tak, jak byłam dzieckiem, już od dawna. Natomiast do tej komunikacji, o której tutaj mówię, nie trzeba mieć talentu. Proszę mi wierzyć. Czyli można sobie rysować po swojemu. Oczywiście. Pani ulubiony kolor, czerwony kolor. Tak jest. Czy to jest też taki kolor, no bo on jest to, z jednej strony trochę agresywny, prawda, ale z drugiej strony też pokazuje swego rodzaju przywództwo i pokazuje, że tak, siła, moc jest ze mną, w związku z tym taki komunikat pierwszy wysyłamy. Tak.
Tak, kolor czerwony lubię, stosuję, ponieważ jest on taki energetyczny i przyciąga uwagę. A ja generalnie w swojej działalności potrzebuję uwagi moich odbiorców, żeby skutecznie realizować zadania, cele, które przede mną stoją. Na co dzień jestem liderem zespołu, więc moim zadaniem jest przekazać ważne informacje moim współpracownikom w świecie, w którym codziennie zmiany następują niemalże co godzinę. Potrzebuję ich zmotywować, zachęcić do pracy, rozliczyć się z nałożonych zadań i właśnie do tego służy mi ten rysunek. Ta energia też, która płynie z tego czerwonego koloru, to mój też sposób na działalność moją jako właśnie tej rysowanki, ponieważ potrzebuję uwagi odbiorców, żeby skutecznie przyciągnąć, przekazać to, co mam do przekazania. Czy te rysunki pomagają w takiej komunikacji? Bo o ile rzeczywiście sprawy biznesu, sprawy takiej komunikacji w zespole, ale pozostaje też rodzina i my w większości funkcjonujemy na przyklejanych karteczkach z przypominajkami, na krótkich komunikatach, że trzeba zrobić to, zrobić to. Rozumiem, że u Pani funkcjonuje to wszystko w formie rysunkowej. Oczywiście. Myślenie wizualne wykorzystuję, tak jak wcześniej wspomniałam, w życiu moim zawodowym, natomiast również w domu. My z rodziną komunikujemy się za pomocą notatek wizualnych. Moje dzieci, głównie starsza córka, uczy się za pomocą takich notatek. Pamiętam, że pierwszą zrobiłyśmy razem, a każde kolejne już robi sama, co sprawia jej dużo frajdy, no i też widać efekty w ocenach. Szybciej zapamiętuje. Tak. Mamy zawsze takie miejsce magiczne w domu, nasz kalendarz, w którym spisujemy, rysujemy najważniejsze dla nas informacje. I ja też wykorzystuję myślenie wizualne do takiego narzędzia, które stosuję od lat, a jest to mianowicie mapa celów. Mapa, na której umieszczam swoje cele i marzenia. Mapa, którą robię sama, ręcznie, która żyje, która jest powieszona w widocznym miejscu mojego domu i dzięki temu właśnie udaje mi się realizować te cele, które sobie określę, to, co sobie wymarzę, więc to myślenie wizualne jest w moim życiu wokół. Wykorzystuję też rysunek do, na przykład do ozdabiania prezentów dla moich bliskich. Mam też dużo takich zleceń od innych osób, aby przygotować coś właśnie takiego indywidualnego, bo mamy w sklepach przepiękne niespodzianki, prezenty, ale to wszystko jest... No może się trafić, że akurat dokładnie taka sama będzie. A to nigdy się nikomu nie podoba. Tak, a moje prezenty są wyjątkowe dlatego, że są przygotowane indywidualnie dla danej osoby. Czy są to kubki, czy grafiki wykorzystywane na koszulki, torby, inne gadżety. Również w biznesie do motywacji, do informacji dla pracowników przygotowuję zaproszenia, dyplomy, reklamy. Także to, i to jest jakby dostosowane do indywidualnie do klienta, do odbiorcy. Chciałbym się to porównać częściowo też do takiego komiksu, bo wychowaliśmy się na komiksach o Kapitanie Klosie na przykład, tak. czy o Kapitanie Żbiku. Ale rzeczywiście tych komiksów w przestrzeni publicznej jest dużo, z różną historią, z różnymi bohaterami, ale rzeczywiście tak jest, że tam główną rolę odgrywa rysunek, no i oczywiście opowiastki w dymkach bohaterów. Trochę się wydaje właśnie, że taki ten komiks na życie Pani przygotowała, przygotowując tą rysowankę szczęścia. Tak, bez tekstu się nie obejdzie w życiu, ale idea tutaj tego jest taka, aby jak najbardziej go skrócić, żeby zachęcić do przeczytania. I właśnie te grafiki, te komiksy to jest po to, by przyciągnąć właśnie tą uwagę. A moja rysowanka szczęścia to jest tak naprawdę moja historia osobista, opisująca doświadczenia moje z wykorzystania myślenia wizualnego w życiu i prywatnym, i zawodowym.
Nie jest to żaden poradnik, nie jest to też powieść, bo pisarka ze mnie żadna. Stąd forma podpowiednika, po to, żeby w łatwy i przystępny sposób przedstawić te narzędzia. A grafika, którą umieściłam w książce, to w części ilustracje nawiązujące do treści, a niektóre z nich to po prostu część składowa tej książki, bo tak jak pani powiedziała, to jest taki właśnie komiksowy, rysunkowy mój świat. Obejrzałam sobie pani wizytówkę, gdzie opowiada pani o sobie, rysując. Tak naprawdę nie widać pani w ogóle, widać pani tylko ręce i te mazaki. I tak się zastanawiałam, czy przygotowywała się pani do tego, czy po prostu siadła pani i mówi, to opowiem o sobie właśnie w takiej formie. Mm-hmm. No do tego filmu się przygotowałam. Nie ukrywam, że nagrywałam go kilka razy, żeby wyszedł tak, jak wyszedł. Natomiast po to, że zaplanowałam sobie, że będzie to mój film taki pokazowy, opowiadający o mnie. Natomiast realizuję też taką usługę, znaną na całym świecie, w świecie biznesu zwłaszcza. Nazywa się Graphic Recording i polega na tworzeniu notatki wizualnej na żywo. Kiedy to prelegent czy mówca występuje, opowiada, mówi o ważnych, trudnych rzeczach, tak, a ja w tym czasie rysuję. Oczywiście też przygotowuję się do takiego zlecenia, ponieważ chcę znać temat i wiedzieć, o czym będzie. Natomiast to już jest rysowanie na żywo, po to właśnie, żeby odbiorcy skuteczniej zapamiętali to, co zostało przedstawione. Książka, wcześniej przecież był blog i rozumiem, że blog dalej pozostaje i informacje, które tam będą przekazywane, będą też mogły ułatwić wielu osobom inne spojrzenie na rzeczywistość. Tak, piszę, opowiadam o tym, co robię, dlatego że jest to dziedzina stosunkowo świeża, zwłaszcza u nas w województwie. W ogóle w Polsce od kilku lat jeszcze nie jest aż tak znana, jak na przykład coaching, który występuje już obecnie we wszystkich dziedzinach chyba życia. Natomiast 10 lat temu niewiele osób o tym coachingu jeszcze słyszało. I tak jest właśnie z myśleniem wizualnym, które gdzieś tam się już pojawia, bo te grafiki pojawiają się i już na reklamach, i na wystąpieniach u polityków, w dużych korporacjach to się dzieje. Natomiast tak, dzielę się tym, co już potrafię, co umiem. Uczę się też codziennie czegoś nowego. I na moim blogu też jest taka część poświęcona temu, jak powstawała moja książka, ponieważ to też było dla mnie nowe doświadczenie, którego się uczyłam od innych, bardziej doświadczonych. I stąd też ta historia tam się znajduje. To wszystko, co pani powiedziała, wydaje się być bardzo takie spójne z nowymi mediami, z tymi mediami społecznościowymi, bo rzeczywiście w mediach społecznościowych jest dużo więcej rysunku, grafiki, zdjęć, czyli tego, co rzuca nam się w oczy, dużo mniej tekstu. I te media dzisiejsze właśnie w ten sposób funkcjonują, że my wrzucamy, ale my też jesteśmy zarzucani takimi krótkimi, prostymi przekazami. To jest taki duch czasu. Tak, bo tu chodzi o to właśnie, żeby złapać tego widza, tak, żeby zatrzymał się na chwilę, żeby zwrócił uwagę, tak, bo jak jesteśmy w biznesie, czy mamy coś ważnego, wartościowego do przekazania, no to musimy znaleźć odbiorcę, klienta. I aby to zrobić, musimy być atrakcyjni, zauważalni. Stąd świat dookoła cały jest wizualny, bo co? Bo zwracamy uwagę na przykład na takie teksty. Jeśli chcemy przyciągnąć uwagę odbiorców, jeśli chcemy być zauważeni, no to musimy być atrakcyjni dla oka najzwyczajniej w świecie. Duża liczba słów, liczb. Nie przyciągnie uwagi, chyba że mamy jakiś quiz, znajdź w tym gąszczu literkę na przykład C, ale rzeczywiście rysunek kolorowy od razu wzbudza nasze zainteresowanie i przyciąga uwagę, to jest prawda. Dokładnie.
Ja jestem zwolenniczką słowa czytanego. Myślę, że wiele osób też wraca do książek i jak widzę chociażby takie akcje promujące książki, no to to cieszy z jednej strony, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie uciec właśnie od tego świata rysunku i tego świata, który przyciągnie nasz wzrok czymś, co od razu duże, kolorowe. Takie chyba przychodzą teraz czasy. Tak, tak. Ja też uwielbiam czytać, natomiast no, nawet mi się nie marzyło, że jakieś sama książkę napiszę. Natomiast no, książki będą zawsze. Zauważmy, że większość z nich jest ilustrowana, są do niej grafiki, ale jak sobie popatrzymy na książki dla dzieci, no to co tam widzimy? Tam jest mnóstwo grafiki, która właśnie ma za zadanie skuteczne zapamiętywanie i naukę. Więc jeśli w książce są ilustracje, jest grafika, to tylko na jej korzyść, prawda? Mamy czas przedświąteczny, w związku z tym rozumiem, że ma Pani przygotowany już pakiet grafik świątecznych, dekoracji świątecznych i można tego się nauczyć i poszukać podpowiedzi właśnie na Pani profilach i możemy spróbować. Trochę czasu mamy i możemy spróbować powalczyć o taki indywidualny prezent. Jakieś podpowiedzi może naszych widzów. Zapraszam. W zeszłym roku, kiedy jeszcze nie tak aktywnie działałam jako rysowanka, przygotowałam dla wszystkich moich najbliższych kartki świąteczne, dla każdego indywidualnie narysowaną. W tym roku no, nie dam rady fizycznie, ponieważ mam już dużo zamówień na takie właśnie grafiki. A co fajnego mogę polecić? Zdjęcie rodziny w ramce rysunkowej z elementami, grafikami świątecznymi. A to świetny prezent, życzenia takie oryginalne. Mam nadzieję, że z tej inspiracji skorzystają nasi widzowie. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i oczywiście polecamy zaglądanie do rysowanki i do czerpania z niej inspiracji. Dziękuję bardzo za spotkanie.